A, naczynie do przechowywania ziarn. Cóż tu pani w tej chwili tka? Tutaj macie państwo stanowisko z obróbką linu. Właśnie koleżanka przeprowadza spotkanie i opowiada szczegółowo, w jaki sposób len się pozyskuje do tkactwa. Natomiast uzupełnieniem tych zajęć są warsztaty, gdzie każdy z zwiedzających może spróbować zobaczyć, jak wygląda proces tkania. Oczywiście te krosna, które tutaj mam, to są krosna takie amatorskie, hobbystyczne, ale samą ideę tkactwa można tutaj poznać. A jakiś sweterek czy dywanik dałoby się też? Szybciej dywanik. Wówczas polega na tym i to jest bardzo uspokajające. Tu widzimy klasyczne wycinanki kurpiowskie, jak rozumiem. Czy one jeszcze do dzisiaj powstają w pani rękach? Tak. Ja jestem Jadwiga Niedźwiecka, pochodzę z Kadzidła i w tym regionie do dzisiejszego dnia jest tradycja wycinanek różnego typu. A z jakiego okresu pochodzą te pierwowzory wycinanek, które pani w tej chwili wykonuje tutaj? XIX wiek. Początkowo to były wycinanki z koloru białego, bo taki był dostępny papier. Dopiero później, jak była możliwość, dostęp był do kolorowego papieru, to te wycinanki zaczęły nabierać kształtów kolorowych. I w tej chwili wykonuje się w różnych kolorach, takich jakie są dostępne. To znaczy tak, te wycinanki można by podzielić na tak kilka grup. To są leluje, które mają kształt prostokąta i jest oś symetrii. Dalej mamy gwiazdy, które są w kształcie okręgu i też mają środek symetrii. Tutaj mam, właśnie wycięłam pół takiej miniaturki gwiazdy. I z drugiej strony, czy symetrycznie wykonujemy w ten sam sposób i powstaje taka figura środkowo-symetryczna. Są jeszcze właśnie koguty, takie naklejane. Co tu powstaje? Tu powstaje twarz Chrystusika, taki mój ulubiony motyw. Twarz Chrystusika, tak? Proszę bardzo, na razie zarys, już długo to potem na za nim. A z jakiego to drewna? To jest akurat olchowe. Ja akurat rzeźbię w każdym gatunku drewna. Większość rzeźbiarzy rzeźbi akurat chyba 95% wyłącznie w lipie. Natomiast ja mam każdy kawałek drewna, czy brzozowy, czy dębowy, morelowy, czy nawet iglasy, zdarzył się sosna i świerk. No i coś w tym widzę, to lubię z tego coś wykonać. To drewno, które robię, to jest takie typowo na to. Borek musi być w Polsce, na nie. Jak Borek spadł, to trzeba po niego wrócić. To pan Zenek po co pozna skutki zalicza, nie wraca. A Zenek wraca czy nie wraca? Wraca pan Zenek.